Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsach. Ponownie tutaj dołączamy do kolejki, oczywiście zapomniałem o tym w międzyczasie. Tak jak powiedziałem, też nagrywam cały czas to wszystko naraz, w ciągu jednego dnia praktycznie, te wszystkie 7 odcinków. Natomiast, no, tak jak powiedziałem też, te Paladinsy to jest seria taka, że ja w ciągu jednego dnia wszystko nagram, a potem wrzucam wam w ciągu tygodnia, a ja sobie gram też tak luźno, sam dla siebie, podczas kiedy, nie wiem, montuję inne filmy czy cokolwiek, chociaż podczas montażu innych filmów to jest troszkę problem, a podczas na przykład wrzucania w sumie też jest problem, więc powiedzmy, że w wolnym czasie, który teoretycznie istnieje, a w praktyce jest różnie. Znaczy nie, no czasem jak tam mam na przykład wolniejszy dzień, taki, że nie wiem, nagram wszystko i stwierdzę, że dobra, mam dosyć materiałów na następne dni, to a spokojnie sobie pogram tak dwa, trzy meczyki, a w międzyczasie też tak, jak mówiłem już zresztą, ewentualnie jeszcze może coś też nagram do Paladinsów właśnie, żeby było, że już było na zapas, bo wiecie dobrze, że ja wyjeżdżam, prawdopodobnie tak na 99% wakacje. Coś się zjebało, czy... Halo? Przepraszam, słownictwo od razu z góry, ale... Halo? Proszę tutaj się naprawić, panie Paladins. Może jeszcze raz. Chyba tak by było dobrze. Okej. Okay. Zobaczymy, co to da. No, tak jak wiecie, ja wyjeżdżam, tak więc nagrywam te... Już w tym momencie zaczynam nagrywać na zapas materiały. Przy okazji akurat soboty, dla was już poprzedniej, to było tydzień temu w sobotę dla was. Natomiast dla mnie jest to jutro. Tak, śmiesznie trochę brzmi. Ale właśnie wtedy mamy trochę mniej czasu, bo idę tam do szkoły, wiecie o tym. Zresztą, jeżeli oglądacie regularnie. Jeżeli nie, no to jeszcze raz to powtórzę. I przez to właśnie muszę nagrać już teraz trochę więcej materiałów w piątek, dzięki czemu, znaczy przy okazji mam jeszcze trochę więcej wolnego, bo byłem zwolniony z kilku zajęć, dzięki czemu też nadrobię to z soboty i będę mógł nagrać jeszcze więcej tych materiałów na zapas właśnie ten tak zwany na sierpień właśnie, kiedy będę wyjeżdżał. Znaczy no, o ile mi się uda ten wyjazd w końcu ostatecznie. No, nigdy nie wiadomo, prawda, co się może zdarzyć. Z drugiej strony, kurczę, chciałbym iść do roboty w końcu, ale widzę, że tak bardzo średnio u mnie z czasem. Naprawdę jest ciężko. Bardzo. W sensie, gdy miałem praktyki, to było luz, naprawdę. Wstawanie o 3, pójście o 15, do 15 do pracy. W sensie, wstanie o 3 nad rano. 3 rano. Pójście do pracy do 15, 16, najpóźniej, nie no, raczej do 15, czyli później nie wracałem niż 15, potem nagranie do 21 i w nocy montaż plus prawda, plus wysył. Znaczy no też tak różnie było, na przykład w niektóre dni tak miałem, że nagrywałem na przykład właśnie przez te całe te 6 godzin, a potem na przykład był tylko i wyłącznie już montaż w następne dni. Za Shalin. O, ósmy poziom, ładnie. Ten Wizzy Pizzy, czy mam nadzieję, że tak to się powinien czytać w niego. Nie mam pojęcia w sumie, jaka jest jego nazwa dokładna. Ale przez 6 godzin na przykład nagrywałem, a potem całe pozostałe dni, te 3-4, które miałem, takie, że tak powiem, do weekendu, to właśnie montowałem to wszystko i wysyłałem. I to nie jest tak, że tak jak mówiłem, siądę sobie i stwierdzę, o, nagram sobie i potem takie byle gówno wrzucę. Tylko ja to jeszcze przejrzę w międzyczasie. No owszem, czasem mi się zdarzają takie wpadki, że nie wiem, że czegoś nie wytnę, czy jak ktoś mi wali do drzwi, to zapomnę, żeby to przyciszyć. Przepraszam, to się zdarza, tak? Ale to jest całkowicie, wydaje mi się, normalne. Nie jestem w stanie wszystkiego też wspamiętać. Jak ja nagrywam w ciągu tygodnia 29 materiałów, no to wiecie, taka drobna wpadka gdzieś tam mi może umknąć. Tak samo staram się czasem mimo wszystko wycinać jakieś głupsze fragmenty, które są cykabliet.pl, Jezus. Przeraziło mnie to, co zobaczyłem po prawej stronie u Willow, ten jego nick. Masakra. Jej w sumie. Jego, bo pewnie to jest gracz. Jestem prawie, że pewien, że to jest gracz, raczej nie kobieta. Jest. Ja bym rozróżniał graczy i kobiety. Taka różnica naprawdę. W razie ja mówię graczka na przykład, czy ktoś nie jest graczem, tylko graczką, jak jest płci żeńskiej, najmniejsza. W każdym razie, no, to nie jest tak, że ja sobie usiądę, tylko ja naprawdę za każdym razem, nawet jeżeli filmik zostanie w całości, ja ten filmik tak jeszcze przemontuję raz, w sensie przez Sony Vegasa go przepuszczę, żeby mieć pewność, że to 720-30 będzie, 720-60 będzie, a nie 30, co ja gadam w ogóle za kwoty. Żeby potem nie było takiego bólu, że ja sobie coś rzucę i się okazuje nagle, że macie 720-30 właśnie. Bo potem bym się tylko wkurzał i miałbym spóźniony do tego odcinek, co wiecie, nie jest przyjemne, a wiem, że wiele osób lubi na przykład sobie oglądać odcinki. Dlatego zawsze staram się o to, żeby to było. Nawet kiedy są te spadki klady, bo pamiętam, że kiedy pobrałem właśnie te pierwsze filmy, które są teraz na kanale, bo one były jeszcze ze starego kanału pobrane,
bo wtedy chciałem jeszcze od nowa zacząć, ale stwierdziłem, że a zresztuje kanał w ogóle totalnie do zera. Moja dupa, troszkę mi nie wyszło. To ja je pobrałem i nie przepuściłem ich jeszcze przez Sony Vegasa, przez co właśnie one są teraz 720. Bo tam są spadki po prostu drobne, nie? I zresztą to co brałem z YouTube'a jest niestety beznadziejnej jakości, delikatnie mówiąc. No 720, znaczy ja rozumiem, że to było maksymalne, ale kurczę, że 60 FPS mi nie zostawia, to mnie to wkurza właśnie. Wow, a mnie wykrzywiło, dobra, to nie ma, coś, że nie mam szans. Tak mi się wydaje naprawdę. No bo idzie mi co najmniej źle. Minęło ile? Z półtorej minuty może i już mam dwa dedy, więc dobrze idzie, nie? Powiedziałem. Willow tam nie, nie dogoniła. Nie. Mogę się wysłać za bardzo teraz. Ale nie odzyskałem HP i się jak debil tutaj. Oj nie, dupa, dupa, dupa. Okej, super. Więc ja się cofam stąd. Zatem już wyszedłem Tyre, która mnie goni chyba nawet. Dupa. A, dogoni mnie Lex, tak? Tam Tyra właśnie walił. A nie, to Lex mnie tutaj ubił trochę. Okej, a nie Tyra. Mój błąd, wybaczcie. Ja myślę, że Tyra mnie postrzeliła kilka razy z tego swojego działka drużynnego. Ja w ogóle mało w tym tygodniu było takich gier typowo z tych mapek, gdzie było przetrwanie, tylko bardziej właśnie częściej zdarzały te mapki właśnie. Kurczę, nie zdążyłem go ratować. Te mapki bardziej takie typowo typowo przejmij i doprowadź do celu, nie? Tego Grovera, ale Grover Reevesa. Ale nie zdążyłem F-ki kliknąć. I dupa. Niestety niektóre Tyry naprawdę dobrze grają. Niektórzy gracze, którzy grają Tyrami właśnie, Tyrą. Są naprawdę OP dla mnie i po prostu mnie niszczą, no delikatnie mówiąc, tak. Ja tym Szalina powinien się naprawdę trzymać z tyłu, ale ciężko z tym, kiedy jest mapa dosyć taka ograniczona, nie jest zbyt łatwa. Przynajmniej jak dla mnie. Ogłuszeniem, już tylko go dobić. Wiecie, jak chuj, ale widzę, że się udało. Przepraszam, te zasłonnice z góry od razu. Tak, nadal mi zostało to niestety. Staram się z tym ograniczyć, naprawdę. Znaczy, myślę, że i tak przeklinam dużo mniej niż niektórzy, ale staram się z tym na tyle ograniczyć, żeby też to było w miarę przyjemne w odbiorze. No. Nie wychodzi mi do końca, to jest jasne dosyć, ale no mimo wszystko tam kulturę słowa czasami staram się zachowywać, bo czasami się po prostu nie da, na przykład w Delta Force, kiedy ja dostaję misję, którą robię półtorej godziny i okazuje się, że jest zabugowana, bo coś się spieprzyło w niej. Albo w Lizenie, kiedy po 40 odcinkach dowiaduję się, że nie zajrzałem do innego domku. Przepraszam, to jest takie śmieszne dla mnie. Znaczy, to jest takie, śmieję się też z samego siebie tak naprawdę, bo jakby nie patrzeć, w tym momencie robię tak duże błędy, które są na pewno nawejcone przez widzów, ponieważ było 10 odcinków praktycznie zbiegania, które nie przyniosło absolutnie nic, tylko po prostu nie wiedziałem, że tutaj trzeba coś zrobić, tak jak ten jeden sposób, a nie w drugi. O, piękne dwa zabójstwa, może jeszcze trzecie się dołoży do tego. Dobra. A, poleciałem za chwilę chyba to może. Z drugiej strony, a tak, to nie miałem chyba co odbrać. No ładnie. Ładnie użyła tego ulta. Widziała, że jest skupisko, więc sensownie bardzo. Wydawcze życie oczywiście kupujemy. Tak, już to skończyłem. A, no wiem, jest to frustrujące, ale z drugiej strony też trochę uczy mnie, że nie powinienem niektórych rzeczy robić w ten sposób, tylko trochę inny. Gdzie był ten Lexu? A on tutaj z góry mi załatwił. No, tego tam nie widziałem chyba. Wait, what?
Czy on mnie zabił przez ścianę, czy zobaczył moją głowę? Muszę się temu bardziej przyjrzeć, bo to było dziwne. A, tak, bo ja tutaj stałem, okej, okay, tak, to widział głowę. On był tutaj zaraz nade mną, dosłownie. Cholera, nie ten nawet już. Tak był sobie stracony praktycznie dla mnie. A jeszcze padłem, więc super. 5 na 8, ja pierdzielę, masakra. O, jak dobrze. Przyjemnie, mamy gościa, który ma autobaja. Wiecie, tak. Nienawidzę autobaja, to jest największe dziadostwo. Ja widzę, że Tyra sobie ładne combo robi. Prawda, porządne. A ci się tak pieprzają tam na hama trochę, ale chyba też. Chyba. No i nie sądzę na techniknąć. Lecz Tyra tutaj robią mnie po prostu jak chcą. Szczególnie jak są we dwójkę, to już w ogóle mogą mieć walone to. Ja jestem staram się z tym Q coś zrobić, żeby tak ochronić moich przyjaciół tutaj, czyli przyjaciół, no typów Steamu, ale widzicie, że tutaj idzie bardzo, bardzo średnio. Czy tego ma nazwę Cypis? Więc przez myślałem, że gość ma nazwę Cypis i wiecie, i zawał po prostu miejsca, że ja pierdolę, co się dzieje. Tak. Trochę uciekłem w inną stronę, ale nic mi nie daje, okej. Okay. Czy tak? Muszę się ją zabić. Masakra. Jestem beznadziejny. Nie dość, że latam z ultem, nie uczyłem KS wcale, to jeszcze Willow najwięcej. Nic, 6 na 10, masakra. Są bardzo złe statystyki. W tej grze ciężko mieć ujemną statystykę, ja potrafię. No wszystko. Dupa i lepiej jeszcze zabił tego. Aha, on zabił tą. Nie tylko ją ma. Serious, właśnie. Wybaczcie, ja podobny do Syndry, w sensie. Podobnie działa troszeczkę jak Syndra i dlatego mi się tak kojarzą te postacie z LOL-em, bo. No, była troszkę jak pograłem, nie? Co ty musisz robić z tym. Z tą Willow. Okej, zabita. Ale 15 sekund, raczej nie powinien mi dać rady, wydaje mi się już. Żeby tego zrobić. Numer 10 się tutaj będę leczył teraz. Zresztą tam z tym Q wyjadę. Jeszcze sekundę to wyszło, chociaż tak dupa, mimo wszystko. Lewka, cofam się. No nie, no nie miałem szans, gdzie tutaj było. Nie są te wszyscy teraz, ten czas przegramy. Jeszcze miałem nadzieję, że ochronię to jakoś, ale tutaj nie wyjdzie, jak widzę. Muszę na nie przeżyć, nie chronić wydawcy. Teoretycznie mógłbym kupić wydawcze, no ale bez sensu też. Dobra, udała się obrona. Ktoś każe ma 7 na 12. Okropnie ich farmie, w sensie ich filuje. Jak tam z czasem? No 13 minut, więc całkiem spoko odcinek widzę już. Start. Znaczy, tak jak mówię, no staram się, żeby też te odcinki z Paladinsu nie były ultra długie, bo chodzi tylko o to, żeby był jeden meczek i to wystarczy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Z Gwinta nie będę nagrywał jednego meczyku na dzień, bo to nie ma sensu, żebym tak robił, bo tym bardziej jeśli chodzi o to moje założenie, że staram się otwierać jedną beczkę na odcinek. 3-4 meczki to jest takie minimum, plus prawda, teraz robimy jeszcze wyzwania, więc... No, jeszcze na pewno robimy wyzwania w tym momencie, kiedy wy to oglądacie, bo tych wyzwań jest od cholery jeszcze trochę. Więc tym bardziej mam problemy z tymi beczkami. Wszystko. Mimo, że tam masę golda dostaję z tego. Wszystkiego. Cholera, nie dało mi się ich zabić, ani jednej, ani drugiej. Dobrze. Spróbuję, może wejść na plecy. Spróbujemy raczej. Seks. Nie ma kwestii, nie? Ładnie. Też mam Lexa, to żeby wiedzieć. Żeby miło. Tylko, że dopiero teraz się tym dowiaduję, nie? Tu gościu, cholera jest. Jaki jestem beznadziejnym tym, jak się powiedzieć. Jak ja mam beznadziejnego aima, ale udało się, wygraliśmy. Dzięki temu, że ich trochę odciągnąłem, wydaje mi się. Znaczy, no pewnie i tak byśmy wygrali, no ale cóż.
Może był wtedy overtime. Dobra, mamy tę Miwkę, która dostała zagranie meczu. Która godzina? Tak muszę patrzeć cały czas na ten zegarek, bo nie wiem jak mam z czasem, jak to jest czasem aktualnie. A, tutaj wróciła. Okej, okay, obroniła ładnie punkt zresztą, więc to chyba za to przede wszystkim dostanę. Ja zrobię dwa double killa jedynie. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki. Ja tymczasem się z wami żegnam. No cóż, to osiągnięcie, spoko. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku i na razie.